Łódzkiego. Mikołaj Madej kłania się ze stadionu Łódzkiego Klubu Sportowego. Mecz ŁKS-u z poznańskim Lechem. Za kilka chwil rozpocznie się druga połowa tego spotkania. Lechici po pierwszej części spotkania prowadzą 2-0. To informacja najważniejsza. A teraz skład zespołu gości, bo w nim w przerwie nie nastąpiły żadne zmiany. W bramce Michał Kokoszanek, dalej z 16 Arkadiusz Głowacki, z 2 Bartosz Bosacki, z 3 Tomasz Augustyniak, z 17 Leszek Zawadzki, z 12 Maciej Szerfchen, z 15 Maciej Żurawski, z 5 Maciej Murawski, z 20 Grzegorz Matlak, z 9 Piotr Rejs i z 18 Maciej Bykowski. W rezerwie są jeszcze Mioduszewski, Łukasik, Urbaniak, Krygier, Konon i Piskuła. Trenerem zespołu poznańskiego jest Remigiusz Marchlewicz, a coachem Adam Topolski. Sędzia Zbigniew Marczyk rozpoczął drugą połowę spotkania. W tej drugiej części dwie zmiany w łódzkim zespole. Na boisku pojawili się z numerem 17 Ariel Jakubowski, który zmienił Darlingtona występującego do tej pory z numerem 16 i pojawił się także Grzegorz Krysiak, który zastąpił Tomasza Wieszczyckiego. Za momencik podamy pełny skład drużyny ŁKS-u, kiedy zakończy się ta akcja. Krysiak naładowany wręcz energią na boisku. Ale znów ŁKS cofnięty do środkowej strefy boiska. Tomasz Kłos, najprawdopodobniej ostatni jego występ w barwach Łódzkiego Klubu Sportowego. Walczą jeszcze łodzianie w okolicy pola karnego Lecha. I Piotr Rejs. Witold Będkowski przy piłce. Ciekawe, co trenerzy Marek Dziuba i Ryszard Polak powiedzieli swoim zawodnikom w przerwie. Na pewno nie były to pochwały, bo to, co ŁKS prezentował w pierwszej połowie spotkania, wołało wręcz o pomstę do nieba, biorąc pod uwagę, że to świeżo upieczony mistrz Polski. Zatem skład drużyny łódzkiej. W bramce z numerem 1 Bogusław Wyparło, dalej 2 Tomasz Kłos, z 3 Tomasz Kos, z 4 Witold Będkowski, 7 to Rafał Pawlak, z 9 Rafał Niżnik, z 11 Mirosław Trzeciak. Grał z 16 Darlington, ale został zastąpiony przez Ariela Jakubowskiego z numerem 17. 19 Zbigniew Wyciszkiewicz, numer 25 Tomasz Cebula i za Tomasza Wieszczyckiego, który grał z numerem 33, z 6 Grzegorz Krysiak. Rezerwowi, którzy zostali jeszcze, to Szczerbicki, Hamlet i Lenart. Trenerem zespołu ŁKS-u jest Marek Dziuba. Cebula na lewym skrzydle, klasyczny zwód Cebuli w poprzek pola karnego i po raz kolejny dobrze ustawieni obrońcy Lecha Poznań wybijają piłkę. Widać, podziałała na łodzian reprymenda trenerów, jaką z pewnością otrzymali piłkarze ŁKS-u w przerwie meczu. Leży na murawie Arkadiusz Głowacki. Przypomnijmy w takim razie, zobaczmy, jak padły bramki w pierwszej części spotkania. Zaczęło się w 13 minucie meczu, kiedy to rozluźniona wyraźnie obrona ŁKS-u popełniła błąd. Darlington nie zdołał dojść do Tomasza Augustyniaka i w taki oto sposób Lech objął prowadzenie w tym spotkaniu. Było 1-0, przypomnę, 13 minuta meczu, a oto akcja z 39 minuty. Znów niepilnowany zawodnik Lecha w polu karnym ŁKS-u. Tym razem był to Leszek Zawadzki. I 2-0. Taki wynik utrzymał się do przerwy. ŁKS rozczarowuje. Piłkarzy schodzących z boiska pożegnały gwizdy publiczności. To rzecz niespotykana, bo przecież ludzie przyszli dzisiaj na stadion ŁKS-u podziękować swoim ulubieńcom za cały sezon gry, za zdobycie tytułu mistrza Polski, a tymczasem, jeżeli takim wynikiem zakończy się ten mecz, to pozostawi to z pewnością pewien niesmak, bo przecież
mistrz Polski w tym triumfalnym ostatnim meczu na własnym boisku przegrywać nie powinien, a na dodatek nie powinien tego robić w takim stylu, jaki ŁKS-iacy zaprezentowali w pierwszej połowie meczu. Ale uwaga, dobra sytuacja, Trzeciak, znakomite podanie od Wyciszkiewicza i błyskawiczna interwencja Leszka Zawadzkiego. Oto jeszcze raz ta sytuacja, zbyt długo czekał Mirosław Trzeciak, zdążył Zawadzki. Większa jednak aktywność piłkarzy ŁKS-u w tej części meczu. W pierwszej połowie nie przypominali zupełnie tego walecznego zespołu, który z takim ogromnym zacięciem grał przez cały sezon 97-98, co zaowocowało zdobyciem Mistrzostwa Polski. Czekają puchary, czekają złote medale, być może kilku zawodników ŁKS-u za bardzo myśli o tym, co dziać się będzie po meczu. Być może to wszystko, co nastąpiło po spotkaniu w Ostrowcu, kiedy ŁKS zapewnił sobie Mistrzostwo Polski, tak wpłynęło na zawodników, że dzisiaj grają nie najlepiej. No, ale próbują przynajmniej na początku tej drugiej części spotkania zatrzeć paskudne dosyć wrażenie, jakie zostawiła na kibicach ich gra w pierwszych 45 minutach. A oto trofea, które po meczu będą wręczane zawodnikom Łódzkiego Klubu Sportowego. Tomasz Kłos prosi o pomoc medyczną, jakiś drobny uraz. Był ostatnio u właściciela drużyny Antoniego Ptaka Giru. Trener francuskiego Auxerre. No i podobno tam ma przenieść się Tomasz Kłos za mniej więcej 1,5 miliona marek. Ręką zagrał Witold Wędkowski. Zbigniew Marczyk był blisko tej sytuacji. Reakcja sędziego natychmiastowa. I rzut wolny dla Lecha. Popatrzmy jeszcze raz, no wyraźnie. Wykorzystał swój spryt Piotr Rejs. Piłkę ustawił Arkadiusz Głowacki. Mocne uderzenie. Wyparło, pilnował piłki. Spostrzegł, że leci ona obok słupka. Nadal zatem wynik bez zmian, 2-0 na boisku ŁKS-u prowadzi poznański Lech. Łodzianie w pierwszej połowie stworzyli właściwie jedną sytuację, po której mogli zdobyć bramkę. Mirosław Trzeciak na polu karnym minął dwóch obrońców, mocno uderzył. Piłka musnęła słupek, ale po niewłaściwej stronie opuściła boisko. Rośnie teraz doping łódzkiej publiczności. Spora też grupa sympatyków poznańskiego Lecha. Zdecydowanie poznaniacy mieli w pierwszej połowie więcej okazji do radości. Teraz kiks Augustyniaka, cebula. I zdecydowane wejście Macieja Murawskiego, który znakomicie gra w obronie w dzisiejszym spotkaniu. Wiele razy przerywając akcję ŁKS-u. Doskonale ustawia się ten zawodnik, czuje grę, na dodatek jest szybki i bardzo zdecydowany. Bykowski. Urbaniak. I to strzał, ni podanie. Leży tymczasem na środku boiska Piotr Rejs. Wybijają piłkę poza boisko, by mogli wejść lekarz i masażysta. Strata Piotra Rejsa byłaby dla Lecha stratą bolesną. Jakieś starcie z Tomaszem Kłosem. Sędzia sygnalizował, że nie było faulu.
Tymczasem Grzegorz Krysiak w ramach rozgrzewki gra sobie w główki z chłopcem podającym piłki. I trzeba przyznać, że obu to całkiem dobrze wychodzi. Rejs na nosach opuszcza boisko. Publiczności na stadionie ŁKS-u sporo, tylko te sektory, gdzie ze względów technicznych, jako że stadion przy Alei Unii w Łodzi jest częściowo przebudowywany, tam gdzie nie mogli kibice usiąść, jest pusto, a poza tym większość miejsc zajęta. Tego należało się spodziewać. 40 lat czekali kibice ŁKS-u na drugie w historii tego klubu Mistrzostwo Polski w piłce nożnej. Na dodatek wszystko to dzieje się w 90. rocznicę założenia klubu. Znakomity zbieg okoliczności. Pawlak z Niżnikiem. Znów Pawlak na pole karne. Skacze Trzeciak i ponad bramką. No, popełnili teraz obrońcy Lecha podobny błąd jak ŁKS-iacy w pierwszej połowie meczu. Trzeciak miał dużo swobody. Popatrzmy jeszcze raz. Nie sięgnął piłki Tomasz Augustyniak. Mirosław Trzeciak chciał przelobować Michała Kokoszanka. Uczynił to jednak zbyt mocno. I nadal 2-0 dla Lecha. Trybun obserwują to spotkanie członkowie zespołu, który 40 lat temu wywalczył tytuł mistrzowski. Między innymi Leszek Jezierski, Robert Grzywocz, Jerzy Wieteski i kilku innych. Są także Marek Saganowski i Rodrigo Carbone. Także z trybun oglądający to spotkanie. Z pewnością woleliby być na boisku. A tymczasem ich koledzy nie spisują się najlepiej. Niżnik. Zbiera rozpędu, coraz bliżej początek pola karnego. Trzeciak i wspaniała obrona Kokoszanka. Ależ wyczuł Michał Kokoszanek intencje Mirosława Trzeciaka. No to zdecydowanie najlepsza w dzisiejszym spotkaniu okazja dla ŁKS-u. Doskonałe prostopadłe podanie Niżnika. Natychmiastowe uderzenie Trzeciaka, ale strzelał Mirosław Trzeciak w ten róg, który poszedł także bramkarz zespołu gości. I nadal 2-0 dla Lecha. Ale coraz więcej już okazji stwarzają ŁKS-iacy. Widać ta ostra rozmowa z Markiem Dziubą i Ryszardem Polakiem w przerwie pomogła. Brakuje kibicom łódzkiego zespołu z pewnością bramek i kulubieńców. Lech za to prowadząc 2-0 spokojnie cofnął się. Czeka na to, co robić będą piłkarze ŁKS-u. No i od czasu do czasu goście usiłują kontratakować. Jakubowski uprzedzony przez Zawadzkiego. Krysiak wrzuca na pole karne w swoim stylu. Walczył Tomasz Augustyniak z Mirosławem Trzeciakiem. Mamy rzut rożny i ciekawostka. To jest już 8 rzut rożny ŁKS-u w tym meczu. Lechici nie wykonywali jeszcze ani jednego. Nie zdecydował się złapać piłki Kokoszanek. Pawlak natychmiast. Wybijają piłkę zawodnicy z Poznania. Wędkowski uspokoił grę. Niżnik. Trzech piłkarzy ŁKS-u w polu karnym. W tej chwili już 4, bo dobiegł także Wyciszkiewicz. Trzeciak sam.
strony Tomasz Cebula. Kłos. Krysiak do Jakubowskiego. Ta interwencja Leszka Zawadzkiego była zupełnie już niepotrzebna, aż dziwne, że sędzia nie zagwizdał w tej sytuacji. Krysiak od razu na pole karne, tam próbuje walczyć Tomasz Cebula, ale podobnie jak w pierwszej połowie, chociaż w drugiej części spotkania piłkarze LKS-u grają znacznie szybciej, znacznie bardziej agresywnie. Brakuje jakiejś myśli w tych atakach. Nie ma zawodnika, który poprowadziłby grę. Mało widoczny jest Rafał Niżnik, który dobrze to czynił w kilku poprzednich meczach łódzkiej drużyny. Mało widoczny jest także Tomasz Cebula. Jeden znakomity strzał w pierwszej połowie, obroniony przez Kokoszanka i to praktycznie wszystko, ale nie ma piłkarza, który powiązałby to wszystko w całość. Cebula. Czeka na podanie Rafał Niżnik. Zbyt krótkie wybicie Murawskiego, ale błąd Wyciszkiewicza. Niecelne podania to był grzech główny LKS-u w pierwszej połowie meczu. Lechici spokojnie. Prowadzą 2-0. Pokazuje Grzegorz Matlak, by wrzucić mu piłkę na pole karne. Bykowski. Żurawski przed szansą. Rejs. Jeszcze nie koniec na tym akcji. Zbigniew Wyciszkiewicz na wszelki wypadek, bo miał za plecami dwóch piłkarzy Lecha. Wybija piłkę poza boisko. Popatrzmy jeszcze raz. Nie zdążył Tomasz Kłos do Piotra Rejsa, ale strzał zawodnika Lecha niecelny i rzut rożny to wszystko, co wywalczyli goście w tej akcji. Zmiana w zespole poznańskim za Leszka Zawadzkiego, który grał z numerem 17, wchodzi z 8 Adam Krygier. To druga zmiana w Lechu, wcześniej za Macieja Szerfhena wszedł z numerem 6 Przemysław Urbania. Pierwszy kontakt z piłką Krygiera. Lepszy okazał się Ariel Jakubowski. Spieszą się już teraz piłkarze LKS-u. 17 minut gry w drugiej połowie spotkania za nami. Wciąż Lech prowadzi na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego 2-0 po bramkach Augustyniaka w 13 i Zawadzkiego w 39 minucie. Trzeciak. Za mocno wypuścił sobie piłkę, zdecydowane wejście Bartosza Bosackiego. I znów zwalniają grę w środkowej strefie boiska Lechici. A potem próbują jednym długim podaniem rozciągnąć grę, bądź podaniem prostopadłym wysłać w bój któregoś z napastników. Najlepiej zrobił to Tomasz Kłos. Piłkarz grający bardzo równo, bardzo solidnie, ale dzisiaj całkowicie zawodzący. Zaatakowany przez Matlaka Krysiak wywalczył aut. Wyciszkiewicz do Trzeciaka, ten przed szansą. Narożnik pola karnego, Trzeciak szukał Tomasza Cebuli, ale po raz kolejny dobrze ustawieni byli obrońcy Lecha, a konkretnie Arkadiusz Głowacki i 9 rzut rożny dla LKS-u. Jego wykonawcą będzie Tomasz Cebula.
faulowany był wybijający piłkę zawodnik Lecha. Z własnego pola karnego rozpoczną gości. Marek Dziuba właściwie już chyba nie jest zdenerwowany, ale sprawiający wrażenie z lekka załamanego. Obrót sprawy dla jego zespołu jest nad wyraz niekorzystny. Miała tu być wielka feta na stadionie UKS-u. Feta z okazji zdobycia mistrzowskiego tytułu, a tymczasem popsuli sobie ją sami piłkarze. Znów Lechici na polu karnym UKS-u. Rejs i Bodziowu. Jak ma napisane na koszulce bramkarz UKS-u Bogusław Wyparło, ale gdzie byli obrońcy łódzkiej drużyny? To pytanie, które należy zadać w tej sytuacji. Mocny strzał głową Piotra Rejsa, przerzucona nad poprzeczką piłka przez Bogusława Wyparłę. To są właśnie takie szanse, na które czekają Lechici. Krótkie rozegranie rzutu rożnego, kompletnie nieudane dośrodkowanie Grzegorza Matlaka. Adam Topolski daleko od własnego boksu bije jednak brawo swoim zawodnikom. No, brawa te zdecydowanie się Lechitom należą. Pawlak. Dobrze wyszedł na pozycję Cebula, ale fatalnie odegrał. Walczył do końca Jakubowski. Jakubowski w polu karnym. Ariel Jakubowski. I zablokowane jego uderzenie przez Bartosza Bosackiego. Kończy się tylko na jeszcze jednym rzucie rożnym. Oto powtórka tej sytuacji. A tymczasem mówię o tym, czego Państwo nie widzą. Zmiana w zespole UKS-u za Tomasza Kłosa, któremu, jak już mówiłem, wyraźnie gra nie szła w dzisiejszym spotkaniu z numerem 21 Austin Hamlet. Być albo nie być trenera Marka Dziuby w dzisiejszym meczu. Rzut rożny nie przyniósł UKS-owi żadnych efektów. Poznaniacy spokojnie czekający na to, co będzie robił przeciwnik. A że ten przeciwnik jest dzisiaj wyjątkowo słaby, to zespół gości, prowadząc 2-0, może grać z dużym komfortem psychicznym. Bosacki, ostro atakowany przez Hamleta, Trzeciak w polu karnym, Trzeciak. Niesygnalizowany strzał prawą nogą, ale po raz kolejny zablokowany przez obrońcę Lecha i rusza kontratak drużyny poznańskiej, zagranie do Bykowskiego. No chyba skłonny byłbym twierdzić, że zaczepił Rafał Pawlak piłkarza zespołu gości. Spójrzmy jeszcze raz. Piłki nie sięgnął, nogi podwijał wręcz, żeby przypadkiem nie sprowokować sędziego do jakiejś nerwowej reakcji, do podyktowania rzutu karnego. A to jeszcze raz strzał Trzeciaka. Trafił w piętę Bartosza Bosackiego. Tak więc po tych kilku, może kilkunastu minutach bardziej zdecydowanych ataków w wykonaniu Łodzian, mówię o początku drugiej części spotkania, powoli sytuacja wraca do normy, chociaż Trzeciak próbuje zagrać do Niżnika, zbyt późne wyjście Kokoszanka, Hamlet, no i zdążył wrócić do bramki Michał Kokoszanek, który dzisiaj pokazał naprawdę kilka znakomitych interwencji. Spójrzmy jeszcze raz, tu błąd Kokoszanka, zbyt opieszale wychodzącego z bramki. Hamlet zorientował się w całej sytuacji. Strzelał od razu, ale Kokoszanek nie pozwolił się zaskoczyć. Jeszcze raz Hamlet. Uwaga, Austin Hamlet w polu karnym i po raz kolejny Kokoszanek. Ach, jakiż dzień ma dzisiaj bramkarz poznańskiego Lecha.
broni w sytuacjach, wydawałoby się, już beznadziejnych. Oto powtórka tej akcji. Nie było spalonego. Austin Hamlet sam na sam i nogą obronił uderzenie ciemnoskórego piłkarza ŁKS-u, Michał Kokoszanek. Trzeciak teraz dośrodkowuje z narożnika boiska, ale po raz kolejny to właściwie oddanie piłki przeciwnikowi. Nie ma już kogo wpuścić na boisko. Marek Dziuba dokonał trzech zmian. Te zmiany przyniosły niewielkie efekty, jeżeli nawet to na krótki czas, a tymczasem Piotr Rejs zakręcił dwoma obrońcami ŁKS-u. Skończyło się to wszystko na Witoldzie Będkowskim. Kibice mimo wszystko śpiewają, że mistrzem ŁKS, ale mistrz nie powinien w taki sposób żegnać się ze swoimi kibicami. To po prostu nieprofesjonalne. Widać było, że trzeciak faulował w tej sytuacji, a tymczasem znów pojawił się na polu karnym łodzian Maciej Żurawski i tylko interwencji Ariela Jakubowskiego zawdzięczają ŁKS-iacy to, że skończyła się rzecz na rzucie rożnym dla Lecha. Grzegorz Matlak, jak w koszykówce, pokazał kolegom wariant taktyczny. Wprost na Będkowskiego. Urbaniak jeszcze raz do Matlaka. Przy nim Hamlet. I aut dla gości. Po prawej stronie kompletnie niepilnowany Cebula. Nabiera rozpędu. Obiegł go Hamlet. Cebula do Krysiaka. Mocny strzał Krysiaka ponad bramką. Sędzia pokazuje na narożnik boiska, co oznacza, że Michał Kokoszanek jeszcze dotknął tej piłki. Popatrzmy. Tak, podbił. Wykonany rzut rożny, trzeciak, po raz kolejny zablokowana jego centra. Cebula. Nie mogą łodzianie przepchnąć, bo już w taki sposób próbują piłki na pole karne. Wyciszkiewicz. Wszystko, mimo tej, co tu dużo mówić, fatalnej postawy łodzian, kibice już rozpoczynają świętowanie, bo dla nich najważniejszy jest ten mistrzowski tytuł. Z pewnością piłkarze także właśnie o tym myślą i dlatego oglądamy taką, a nie inną postawę ŁKS-u. Jakubowski wyprzedzony przez Murawskiego. Zablokowany Matlak i ŁKS. Cebula. Kończący z Urbaniakiem. Mamy rzut rożny numer 13. To oczywiście po stronie ŁKS. Poznaniacy jak do tej pory. 3. Wyciszkiewicz źle przyjął piłkę, a była szansa na strzał. Jeszcze jedno zagranie na pole karne. Będkowski nie złożył się do uderzenia i odbity też strzał Niżnika. I teraz 3-2, a gdyby policzyć dobiegających zawodników, to 5-3. Wyprowadzali kontratak Lechici. Nic z tego jednak nie wyszło. Hamlet. Wyciszkiewicz ruszył na pole karne. Hamlet, indywidualny przebój. Bosacki. Aż dziwne, że
14 rzutach rożnych Łodzianie nie zdobyli ani jednej bramki. Zespół to znany z doskonale wytrenowanych stałych fragmentów gry. Wszystkie są niezwykle groźne, ale nie w dzisiejszym meczu. Proszę spojrzeć, kolejne dośrodkowanie Mirosława Trzeciaka. Kilka poprzednich widzieliśmy, były zbyt krótkie, tym razem za mocno, za daleko, w miejsce, gdzie nie było żadnego z jego kolegów. Do końca pilnował Krysiaka Arkadiusz Głowacki. Kwadrans mniej więcej do zakończenia meczu. 2-0 prowadzi Lech Poznań na stadionie Łódzkiego Klubu Sportowego. Na spalonym rejs. Doświadczenie Rafała Pawlaka zagrało w tym przypadku. Popatrzył uważnie, gdzie wybiega zawodnik Lecha. Zrobił krok do przodu i to wystarczyło. Zdołał dośrodkować, Hamlet nie sięgnął piłki. Po raz kolejny dobrze ustawieni obrońcy Lecha wybijają piłkę. Jeszcze jest Niżnik do Cebuli. Cebula w podobnej sytuacji w pierwszej połowie zdołał strzelić. Kokoszanek z najwyższym trudem odbił piłkę, no, ale nie tym razem. I znów kontra Lecha i znów mają goście liczebną przewagę. Tym razem inne rozwiązanie na prawą stronę do Krygiera. O, bardzo to było sprytne. Bardzo to było sprytne. Przerzucił piłkę za wychodzącym do dośrodkowania Bogusławem Wyparłą. Tyle, że w tym miejscu nie było żadnego z piłkarzy Lecha. Kręcą głowami obserwatorzy tego spotkania. Zresztą cóż można innego zrobić, oglądając taką właśnie akcję. To, co robi obrona ŁKS-u, woła o pomstę do nieba. Ale stąd też mamy taki, a nie inny wynik. Niżnik. Wszystko można zrozumieć. Jest to mecz bez znaczenia dla końcowego układu tabeli. Lech utrzymał się w lidze, a o to piłkarzom z Poznania w tym roku chodziło. ŁKS zapewnił sobie Mistrzostwo Polski, no ale przecież te tysiące ludzi, które przyszły na stadion, nie wspominając o tych, którzy oglądają naszą relację, chciałyby z pewnością obejrzeć mistrza Polski grającego nieco przynajmniej lepiej. Tymczasem piłkarze ŁKS-u urządzają sobie prawdziwy piknik. Kibice znudzeni takim obrotem sprawy rzucają petardy. To z pewnością także nie wpływa pozytywnie na ocenę dzisiejszego spotkania. ŁKS nie wykorzystał kolejnej sytuacji pod bramką Kokoszanka i znów kontratak Lecha. I popatrzmy, jak to się skończy. Ano skończy się, nie, nie skończyło się trzecią bramką, bo Bogusław Wyparło znakomicie interweniował po strzale Macieja Żurawskiego. Uderzenie było precyzyjne, ale bardzo dobrze. No i to, o czym wspominałem kilkakrotnie, Lechici, mając tę dwubramkową przewagę, mogą sobie na takie właśnie akcje pozwolić, nie muszą się spieszyć. Jeszcze jedna zmiana w poznańskiej drużynie. Wstrzymuje grę Zbigniew Marczyk. Wejdzie z numerem 10 Krzysztof Piskuła, który zmieni Macieja Żurawskiego. Grał do tej pory z 15. No to powtórzenie strzału Rafała Niżnika i fantastycznej obrony Kokoszanka. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wyszła w pole. Bardzo szybki jest Austin Hamlet.
wygranym kilku pojedynkom biegowym stwarza spore zagrożenie pod bramką Kokoszanka. Znów Krysiak wrzucać będzie piłkę na pole karne. Trzeciak zapewne będzie blokował bramkarza. No niewiele brakowało, a oglądalibyśmy gola samobójczego. Ta sytuacja jeszcze raz. Wysoko wyskoczył Przemysław Urbaniak, ale rzecz skończyła się na 16 już rzucie rożnym, który podobnie jak pozostałych 15 w wykonaniu piłkarzy ŁKS-u specjalnego efektu łódzkiej drużynie nie przyniósł. Domagali się piłkarze ŁKS-u od sędziego przerwania gry w tej sytuacji, licząc na to, że potraktuje zagranie Bosackiego jako podanie do bramkarza. Oczywiście nie było o tym mowy. Coraz większa niecierpliwość na trybunach. Kibice przesuwają się jak najbliżej płyty boiska. Za mniej więcej 5 minut będą mogli rozpocząć ostateczne i definitywne świętowanie drugiego w historii Łódzkiego Klubu Sportowego tytułu Mistrza Polski w piłce nożnej. Ale Lechici tak jak cały czas najprostszymi metodami. Grzegorz Matlak wybił piłkę poza boisko. Przez te 5 minut raczej łodzianie dwóch bramek nie strzelą. Z pewnością marzą o jednej, nie bez kozery nazywanej honorową. Niżnik trafił w nogi Austina Hamleta, od własnej bramki rozpocznie zespół gości. Osobliwe dość były koleje losu w ŁKS-ie kilka lat temu. Piłkarze zastrajkowali, nie wyjechali na mecz ligowy. Wydawało się, że drużyna się rozsypie. Wtedy pojawił się Antoni Ptak, ale za moment o tym, bo Trzeciak przed szansą. Jeszcze jest Austin Hamlet w polu karnym, tylko Trzeciak. Hamlet minął dwóch obrońców i chciał zaskoczyć Kokoszanka, ale Michał Kokoszanek w dzisiejszym meczu zaskoczyć się nie pozwala. Antoni Ptak, który po cichu właściwie, bez jakichś afer, bez głośnych transferów, stworzył tę drużynę, bo przede wszystkim na drużynowej grze oparty jest dzisiejszy sukces Łódzkiego Klubu Sportowego. Nie ma w tym zespole najjaśniejszych gwiazd polskiego futbolu. Kilku zawodników grając w ŁKS-ie, Tomasz Kłos na przykład, wybiło się w sposób szczególny. Krysiak nad bramką. Jak niewiele brakuje łodzianom do szczęścia, to Państwo widzą. Przyjrzyjmy się jeszcze raz. Zupełnie niepilnowany Krysiak. Mocno, ale ponad poprzeczkę. Płoną pierwsze race. Padają też pierwsze petardy. To akurat nie jest rzecz, którą należałoby pochwalić. Odbiegają policjanci, którzy mają uniemożliwić kibicom wejście na płytę boiska, bo doskonale zdają sobie sprawę wszyscy z tego, że taka rzecz pociągnęłaby za sobą ogromne kary finansowe. Do zakończenia meczu jeszcze około 2 minut. 0-2 przegrywa ŁKS z poznańskim Lechem, ale kibice wydają się po prostu o tym nie wiedzieć. Oni świętują to, na co czekali przez lat 40. Może nie wszyscy z nich, bo większość nie przekroczyła nawet połowy tego wieku. Uwaga, Hamlet i znów Kokoszanek. Zdecydowanie zawodnik numer jeden drużyny poznańskiego Lecha, chociaż wyróżnić należy także blok defensywny Macieja Murawskiego, który radzi sobie doskonale ze wszystkimi przeciwnikami z łódzkiego zespołu. A cóż, jeśli chodzi o grę ŁKS-u w tym spotkaniu, z pewnością rozczarowała.
aby było wszystko złożyć na karb tego pewnego już tytułu mistrzowskiego faktu, że dzisiejsze spotkanie było meczem absolutnie o pietruszkę. No jeśli chodzi o ilość rzutów rożnych, to nie prowadzimy tak dokładnych statystyk jak chociażby w lidze NBA, ale z 17 w jednym spotkaniu ŁKS ma szansę znaleźć się w czołówce tej klasyfikacji. Trzeciak, ładny zwód na pole karne, kos! I po raz kolejny bardzo dobrze ustawiony Michał Kokoszanek. Z pewnością jeszcze nie raz o tym bramkarzu usłyszymy. Duży talent, niesamowita wręcz sprawność ruchowa. Zresztą podobnie jak jego vis-a-vis Bogusław Wyparło, którego nie można obciążyć winą za utratę tych dwóch goli. Ewidentnie zawalone te bramki były przez obrońców ŁKS. Faulowany Będkowski. Rośnie już wrzawa na stadionie ŁKS-u, bo regulaminowy czas gry już minął. Zbigniew Marczyk za chwilę zakończy ostatni mecz sezonu 97-98. Zgrupowani przy ławce rezerwowych ŁKS-u fotoreporterzy, operatorzy kamer. No tam są najważniejsi w tej chwili dla nich ludzie, tam są trenerzy. Marek Dziuba i Ryszard Polak, którzy zamieniając się na stanowisku, doprowadzili swój zespół do ostatecznego triumfu w rozgrywkach ligowych. Jeszcze jedna akcja zespołu poznańskiego Lecha. Rejs znakomicie ominął Krysiaka, Będkowski. Jeszcze jedna interwencja najstarszego zawodnika zespołu łódzkiego klubu sportowego. Jeszcze Piskuła, Będkowski podbija piłkę i koniec meczu, uniesione w górę ręce piłkarzy Lecha, którzy wygrali mecz z mistrzem Polski, ale uniesione także w górę ręce piłkarzy ŁKS-u, którzy zdobyli mistrzostwo Polski i płonie teraz kapelusz Ryszarda Polaka. Ryszard Polak dzisiaj chodził w kapeluszu i usiłują podpalić w tej chwili tenże właśnie kapelusz szkoleniowcy łódzkiego klubu sportowego. No kapelusz zaledwie się tli, ale fakt jest faktem. Drodzy Państwo, po 40 latach łódzki klub sportowy po raz drugi mistrzem Polski w piłce nożnej. Z pewnością radość piłkarzy ŁKS-u, radość kibiców byłaby jeszcze większa, gdyby ten niezwykle udany sezon łodzianie zakończyli jakimś przyjemniejszym akcentem niż porażka na własnym stadionie. Jeden z bohaterów drużyny łódzkiego klubu sportowego, który nie może brać udziału w tej fecie na boisku, ale jest z kolegami. Marek Saganowski i Adam Westphal. Przed nami wielki nieobecny Marek Saganowski. Panie Marku, co się czuje w takim momencie? Łódzki klub sportowy czekał na drugi historyczny tytuł 40 lat. Pan szczęśliwie trochę krócej. Ja troszeczkę krócej, bo praktycznie 19,5 roku czekałem na mistrzostwo Polski. No i naprawdę cieszę się z tego, bo nie wiem co powiedzieć. To jest coś takiego, że myślę, że aby to się zdarzało nie raz na 40 lat, tylko przynajmniej raz na 5-6 lat. Brakowało dzisiaj w ataku ŁKS-u Marka Saganowskiego i brakowało 0-2, a gdyby był Marek Saganowski, może ten ostatni mecz zakończyłby się zwycięstwem pana klubu. Może by się zakończył, mnie nie było. Myślę, że i tak po takim meczu chłopcy źle nie grali, bo dużo sytuacji. Może troszeczkę odprężyli się. Kiedy Marek Saganowski powróci na ligowe boiska? Ja myślę, że tak, są różne rokowania. Niektórzy mówią pół roku, niektórzy mówią 3 miesiące. Myślę, że trzeba podzielić to jakoś i to będzie około 4 miesięcy. Panie Marku, jeszcze raz serdeczne gratulacje. Dziękuję bardzo. I oto świętująca drużyna ŁKS-u, w której prym wiodą Rodrigo Carmona, Grzegorz Krysiak i Tomasz Wieszczycki. Dla nich wszystkich jest to sukces, no jakże różnego wymiaru. Tomasz Wieszczycki, człowiek urodzony
nieopodal stadionu ŁKS-u. Człowiek, który z ŁKS-em związany jest od początku życia. Witold Będkowski, prowadząc swojego syna, płacząc, schodzi z boiska. To kolejny wymiar ogromnego ludzkiego sukcesu. Zawodnik 37-letni, który właściwie u schyłku kariery po znakomitym swoim i drużyny wykonaniu w sezonie zostaje mistrzem Polski. Też w różne miejsca go piłkarskie losy rzucały. Grał w Korei, najwięcej jednak grał w ŁKS-ie. No i klub, drużyna, wszyscy odwdzięczyli mu się za to przywiązanie. Przywiązanie do barw ŁKS-u to także obecny trener drużyny mistrzów Polski Marek Dziuba. Trener ŁKS-u Marek Dziuba. Dziś porażka, ale w przekroju całego sezonu najlepszą drużyną właśnie był Łódzki Klub Sportowy. Panie Marku, jakie refleksje po tym zakończonym sezonie? Na pewno chciałbym przeprosić kibiców, że w dniu Wielkiego Święta nie zdołaliśmy odnieść zwycięstwa, żeby to ukonorowało nasze to zwycięstwo w przekroju całej ligi. No ale takie mecze zdarzają się. Po prostu zawodnicy przez cały czas byli pod ogromną presją. Wygrana w Szo zapewniła już nam zdecydowanie mistrzostwo Polski i dzisiaj no, nie byli w stanie się tak zmobilizować, żeby odnieść zwycięstwo. Jeszcze raz przepraszam kibiców, ale cieszmy się teraz tym, co uzyskaliśmy przez 33 spotkania wcześniejsze, które przynosiły pełną satysfakcję naszym kibicom. Panie Marku, trzeba się cieszyć, bo na ten drugi historyczny tytuł trzeba było czekać 40 lat, a w przekroju całego sezonu to ŁKS był drużyną najsilniejszą. W Warszawie zremisował, wygrał z Legią u siebie, z Widzewem też bardzo dobre mecze, choć jeden przegrany. No na pewno w przekroju całego sezonu zespół nasz nie miał żadnych jakichś takich spotkań jak dzisiejsze. Graliśmy, można powiedzieć, bardzo dobrze. Zresztą świadczy to największa ilość zwycięstw, najmniej bramek straconych, najwięcej strzelonych. I liderowanie w poszczególnych klasyfikacjach na najlepszego zawodnika przeglądu, najlepszego zawodnika sportu. Także tych wyróżnień na nas zespół się nałożyło. Także na pewno cieszymy się z tego wszystkiego. Za 2-3 dni zapomnimy o tym dzisiejszym meczu, a będziemy fetować nadal to Mistrzostwo Polski. Panie Marku, przed nami mecze eliminacyjne Ligi Mistrzów. Czy ŁKS stać na awans do tej elitarnej grupy? Na razie nie liczymy. Cieszymy się z tego, co uzyskaliśmy i to wszystko. Dziękuję za rozmowę. Serdeczne gratulacje. Gratulacje należą się wszystkim tym, którzy w tej chwili ustawili się w karnie, no może bardziej nieco bezładnie w szeregu, by odebrać złote medale mistrzów Polski. Już za chwilę okazały puchar i medale zwycięzców ligi, zwycięzców rozgrywek sezonu 97-98 za Wisną i znajdą się w rękach piłkarzy Łódzkiego Klubu Sportowego. Rafał Pawlak jako kapitan odebrał swój medal jako pierwszy. Tomasz Wieszczycki z tyłu, a potem dalsi, którzy tak wiele zrobili. Tomasz Szczerbicki, rezerwowy bramkarz, nie miał specjalnej okazji pograć. Ci, którzy jeszcze medali nie dostają, tańczą sobie po drugiej stronie środkowej linii boiska. Tomasz Kos, Darlington i Austin Hamlet. Antoni Ptak, człowiek, który wyprowadził klub z głębokiej zapaści. Właściwie dzięki temu, że finansował tę drużynę, mogą jego piłkarze w tej chwili świętować to wielkie, wielkie zwycięstwo. Przed sezonem mówiło się, że o mistrzowskie tytuł walczyć będą, jak w poprzednich latach, Widzew i Legia. Że ŁKS może być tą trzecią siłą. Tymczasem dwie potęgi na dalszych miejscach ligowej tabeli. ŁKS okazał się pierwszą siłą i teraz cały stadion może krzyczeć to, co krzyczy. Mistrz, mistrz ŁKS. Całują medale wszyscy po kolei. Mirosław Trzeciak, który tak wiele wniósł do gry łódzkiego zespołu. Wydawało się, że dla tego piłkarza to już będzie coś w rodzaju emerytury. Tymczasem tytuł króla strzelców w minionym sezonie, w tym sezonie bramek nieco mniej, ale za to ogromna ilość asyst. No jak już mówił Marek Dziuba, najwięcej strzelonych bramek, najmniej zdobytych. I teraz uwaga, ten decydujący moment. Puchar za Mistrzostwo Polski i znów wybuchają sztuczne ognie. Piłkarze unoszą ręce w górę. Drużyna poznańskiego Lecha także zmierza z gratulacjami, a Grzegorz Krysiak w swoim typowym dla siebie geście
ten puchar dedykuje łódzkim kibicom. Jakaż radość piłkarzy. Radość także tych, którzy 40 lat temu zdobywali mistrzowski tytuł, a których delegacja seniorów ŁKS-u czeka teraz, by wręczyć kwiaty obecnym mistrzom, ich następcom. Wtedy ŁKS nazwano rycerzami wiosny. Jak ich nazwać teraz? Jedno jest pewne, są mistrzami Polski w piłce nożnej na rok 97-98. Przed nimi teraz długa droga do Europy. Czy to się uda? Czy to nie jest zadanie ponad siły? O tym będzie musiał myśleć Antoni Ptak, będą musieli myśleć trenerzy. Wiadomo, że niemal na 100% zespół opuści Tomasz Kłos. Podziękował także za grę w ŁKS-ie Mirosław Przeciak. Konieczne będą więc uzupełnienia. A ze swoim pucharem do piłkarzy zmierza teraz minister Jacek Dębski, o którym wiadomo, że jest kibicem tego zespołu. Pojawiał się od wielu lat na meczach, kiedy jeszcze nie myślał o tym, że będzie pełnił tak ważną państwową funkcję, a kiedy został ministrem, nadal na te mecze przychodzi. Triumfalne We Are The Champions rozbrzmiewa w stadionowych głośnikach. Piłkarze zgrupowani na środku boiska. Antoni Ptak unosi w górę puchar za Mistrzostwo Polski. To też wielki osobisty sukces tego człowieka. Marek Łopiński, wieloletni kierownik drużyny, a obecnie prezes sekcji. Wszyscy inni działacze, także dr Marek Kropmalski i Józef Kociemski, masażysta, którzy wiele pracy wkładali w to, by po każdym meczu naprawić uszkodzone zdrowie piłkarzy. Gratulacje złożył także Adam Topolski. Puchar wędruje z rąk do rąk. Cieszą się piłkarze, cieszą się kibice ŁKS-u. Zasłużony w zupełności mistrzowski tytuł. Najwięcej zdobytych bramek, najmniej bramek straconych. Wodzio W, ukochany przez ludzką publiczność, wyszydzany na początku przez tych, którzy poczucia humoru nie mają, zatem dość osobliwy napis na plecach, ale okazało się, że w ten sposób wykreował się po raz kolejny na niezwykle sympatycznego człowieka. No i brazylijski zaciąg, tak zwany Rodrigo Carbone, w tej chwili na bieżni przekazujący kwiaty wybrance swojego serca. Tymczasem minister Jacek Dębski gratuluje wszystkim po kolei piłkarzom. Cóż, pozostaje im pogratulować także i z naszej strony. Raz jeszcze przypomnę, drużyna ŁKS Łódź mistrzem Polski w piłce nożnej na rok 97-98. Ten mecz kończy tegoroczny sezon. Jutro jeszcze tylko jedno spotkanie i rozgrywki ligowe zostaną zakończone. Stadion ŁKS-u żegna się ze swoimi piłkarzami. Żegnam się i ja z Państwem za uwagę. Dziękuję Państwu. Mikołaj Madej. Składają nasze życzenia i zapraszam.